Witam Was, kochani, w kolejnym filmiku na moim kanale, a dzisiaj to będzie tak. Dawno nie było, więc czemu by nie nagrać? A tak, który zamierzam nagrać, nazywa się COVID Tak. Mamy 7 pytań, na które zamierzam odpowiedzieć. Tak więc, kochani, zaraz do tego przejdziemy, ale standardowo poproszę Was o zostawienie łapki w górę pod tym filmikiem, kliknijcie lajka tam na dole oraz oczywiście zostawcie suba na moim kanale, zachęcajcie innych. Ja Wam z góry za to bardzo, bardzo dziękuję, a tu na dole będzie pasek z moim adresem. Właśnie tam możecie do mnie wysłać paczki, listy, co tylko chcecie, ja to później wszystko nagrywam oraz mój Instagram, na który serdecznie Was zapraszam. A teraz, bez zbędnego przedłużania, przejdźmy do pierwszego pytania z tagu. Tak więc pierwsze pytanie brzmi: czy boisz się koronawirusa? Tak, boję się koronawirusa. Jest to choroba dosyć niebezpieczna, jak i bardzo zdradliwa, bo jednak można go przejść na kilka sposobów, jakim jest na przykład bezobjawowo, całkowicie w ogóle się nie wie, że jest się chorym, lekko, ciężko, a w najgorszym śmierć. W formie ciekawostki powiem Wam, że w mojej rodzinie jedna osoba akurat zmarła na koronawirusa, także uważam, że jak najbardziej jest się czego bać. Pytanie drugie, czy nosisz maseczkę? Jeśli nie, to dlaczego? Tak, od kiedy wyszło rozporządzenie o noszeniu maseczek, to zawsze noszę. Wszędzie, w miejscach publicznych. No ogólnie zawsze jak wychodzę z domu, to zakładam. Robię to dla swojego bezpieczeństwa i dla bezpieczeństwa innych ludzi. Pytanie trzecie, co robisz w czasie wolnym od nauki zdalnej? Jak wiecie, jestem w klasie maturalnej i aktualnie został tylko miesiąc do matury, tak więc cały mój wolny czas przeznaczam na powtarzanie materiału i na naukę. Zabiera mi to tak w zasadzie cały wolny czas, ponieważ chcę jak najlepiej jednak napisać tą maturę i zdać na najwyższy możliwy procent. I co się z tym wiąże, łatwo dostać się na wymarzone studia. Pytanie czwarte, czy nagrasz swoją poranną rutynę? Nie, raczej nie zamierzam takiego filmiku nagrywać. Pytanie piąte, czy przykładasz się do nauki zdalnej? Tak naprawdę to zależy od przedmiotu. Skupiam się tylko i wyłącznie na przedmiotach, z których piszą maturę, czyli jest to polski, angielski, matematyka, biologia i chemia. Na tych właśnie przedmiotach się szczególnie skupiam, a co do reszty to już inna kwestia. Pytanie szóste. Co zmienił w Twoim życiu koronawirus? Koronawirus tak naprawdę poplątał życie każdego z nas. W moim przypadku jest na przykład to, że nie miałam studniówki przez koronawirusa, a wielka szkoda, bo jednak jest to jedyne wydarzenie w swoim rodzaju i tak naprawdę każdy na to czeka. I wiele innych tak naprawdę aspektów, czyli jakieś wyjścia, spotkania towarzyskie, wszystko w tym typie, wyjazdy na zagraniczne wakacje, wszystko utknęło w martwym punkcie. I jest to już naprawdę denerwujące. Pytanie siódme. Ostatnie, czy chorujesz bądź chorowałaś na koronawirusa? Na szczęście nie, no chyba, że przeszłam to bezobjawowo i o tym nie wiem. To możliwe, że na przykład coś takiego. Ale powiem Wam, że raz miałam kwarantannę. Mimo wszystko mam nadzieję, że się nie zarażę i przetrwam to do końca. Czego i Wam oczywiście serdecznie życzę, kochani. Tak więc, kochani, to były wszystkie pytania z tego tagu. Uważam go za udany, ciekawe były naprawdę pytania. Mam nadzieję, że na nie odpowiedziałam rzetelnie dla Was. Was zachęcam również do nagrania takiego tagu. Nominuję wszystkich oglądających, zwłaszcza Evi. Także to tyle, żegnam się z Wami, kochani. Życzę Wam dużo zdrowia i niech Was wirus omija szerokim łukiem. Zapraszam Was oczywiście na moje premiery w środę, w sobotę o godzinie 20. Całuję Was gorąco, słodka Bella.